Dzisiaj pokażę Wam gatunek ptaka, który jest jednocześnie umiarkowanie rzadki, wykazuje bardzo ciekawe i unikalne w świecie przyrody zachowania i cechy, ale także jest stosunkowo prosty do sfotografowania. To pluszcz. Właśnie na pluszczu ćwiczyłem często swoje zdjęcia i uważam, że miałem mega farta, że tak często go spotykałem, bo dzięki temu szybko nauczyłem się pewnych zasad, które później stosowałem już zawsze i stosuję zresztą do teraz na większości swoich zasiadek. Opowiemy sobie sporo o samym gatunku, bo tak jak mówiłem, jest to bardzo ciekawy przypadek, którego zachowania i cechy to prawie same ciekawostki, których nie da się znaleźć u żadnego innego zwierzęcia. Ale powiem Wam też, jak w prosty sposób można go znaleźć i dobrze sfotografować. Perspektywa. To jest proste. Zawsze na poziomie wzroku ptaka. Równolegle do niego. I żeby było jasne, nie kucamy, nie pochylamy się, nie wyginamy. Kładziesz się na ziemi tak nisko z obiektywem, że ziemia jest Twoim statywem. Jak jesteś w wodzie, to podkładasz pod aparat dłoń, opuszczasz ją tak nisko, że dotyka wody. Taka jest prawidłowa perspektywa. Dzięki niej robisz zdjęcie już nie jako obserwator, a jako część środowiska. Wszyscy oglądają zwierzęcia. Zwierzęcia. Z góry, z dołu. My chcemy zrobić zdjęcie, które pokaże perspektywę tego zwierzęcia. Taka perspektywa nie dość, że jest unikalna, to jeszcze powoduje, że widzowie czują więź z fotografowanym obiektem. Ptaki fotografuje zawsze z autofokusem ustawionym w tryb śledzenia. To oczywiście będzie zależeć od tego, jakim aparatem dysponujecie w danej chwili, ale ustawcie po prostu tryb, w którym autofokus przykleja się do obiektu i w trybie ciągłym ustawia ostrość. W Sony i Nikon ten tryb to AFC, dla Canona to AF Servo. Przysłona z reguły powinna być otwarta maksymalnie. Czas migawki dla poruszających się ptaków to bezpiecznie jakaś 1/500, 1/1000 sekundy, ale to dla ptaków pływających albo chodzących. Bo jeśli mowa o ptakach w locie, to dopiero z czasem 1/2500 i krócej można zamrozić ruch. I taka podpowiedź ode mnie. Większość obiektywów tańszych niż 20 tysięcy złotych na oko jest najostrzejsza, jeżeli delikatnie domknie się przysłonę o jeden stop. Ale spokojnie, jeśli macie trochę za mało światła i takie podbicie przysłony troszeczkę zwiększy Wam ISO, to ta różnica w ostrości nie jest jakaś kolosalna. A właśnie, samo ISO? Zostawcie je na automatycznym. I mówię serio, automatyczne ISO. Jeżeli zobaczycie, że ISO skacze na 24 tysiące, to wydłużcie migawkę. A jeżeli już nie można wydłużyć czasu migawki, to i tak nie zrobicie zdjęcia bez tego wysokiego ISO. Jeśli więc macie wybór, ciemne zdjęcie, brak zdjęcia, albo wysokie ISO i dobre, albo jakiekolwiek zdjęcie, to zawsze wybieracie wysokie ISO. Nawet jeśli wychodzą Wam bardzo zaszumione zdjęcia, to lepsze takie zaszumione niż za ciemne albo żadne w ogóle. A w ogóle to oprogramowanie do usuwania szumu robi teraz tak ogromny postęp jakościowy w ostatnim czasie, że za parę lat będziemy mogli odszumiać w postprodukcji zdjęcia, na których widać tylko i wyłącznie szum. Więc proponuję zachować Wam te wszystkie foty z ziarnem, bo jeszcze kiedyś je naprawicie. Gorąco zachęcam też, abyście ustawili sobie przycisk autofokusa na przycisk, który macie w aparacie pod kciukiem od strony wyświetlacza. Najczęściej jest to przycisk Focus Lock albo Focus lub Exposure Lock. Tym samym należy odpiąć autofokus z przycisku migawki, czyli tego, którym robicie zdjęcie. Fokus macie więc pod kciukiem. Skoro śledzicie fotografowany obiekt autofokusem, to ten kciuk, jeżeli tylko ptak jest w kadrze, to ten kciuk jest ciągle na przycisku. Więc założenie jest takie, że stale utrzymujecie ostrość na ptaku, a kiedy uznacie, że scena jest dobra, kompozycja też jest dobra, klikacie palcem wskazującym i robicie zdjęcie. Taka metoda jest dla mnie najszybsza i najcelniejsza pod względem autofokusa, ale też dodatkowo najwygodniejsza. Bo kiedy leżę, to dużo wygodniej jest mi wciskać stale przycisk kciukiem niż palcem wskazującym. Zaufajcie mi naprawdę, po godzinie takiego leżenia każdy dodatkowy komfort i odpoczynek dla reszty palców, reszty stawów jest nieoceniony. No to przebrnęliśmy przez technikalia. Teraz powiem Wam o samym pluszczu. Jak go szukać, jak się odpowiednio ustawić i jak się zakamuflować, aby ptak podleciał blisko i sobie komfortowo przy nas żerował, pozwalając na fajną sesję. Ale w międzyczasie wtrącę jeszcze szybciutko, że na moim kanale znajdziecie więcej takich poradników dotyczących fotografowania. I to nie tylko ptaków. Tworzę dla Was materiały o technicznej stronie fotografowania ogólnie.
i każdy fotograf znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli więc lubicie porady z terenu, chcecie uczyć się fotografii i szukać inspiracji do kolejnych sesji, to zachęcam Was do kliknięcia przycisku subskrybuj i zostawienia łapki w górę pod filmem. Mam z Wami troszeczkę dylemat ostatnio, bo z jednej strony najaktywniejsi komentujący to osoby, które przyciągnąłem tutaj fotografią przyrody. Ale te osoby, które komentują, rzadko subskrybują kanał, bo najwięcej subów dostaję po filmach stricte technicznych, poradnikowych. Jeśli więc podobają Ci się te materiały, to możesz w bardzo prosty sposób pomóc mi ulepszyć je z odcinka na odcinek, po prostu subskrybując. Wracamy do Pluszcza. Nurkuje jak kaczka, po kamieniach skacze jak żaba, a śpiewa jak szemrzący strumyk. Pluszcz to gatunek wyjątkowy, bo to jedyny nasz ptak z rzędu śpiewających, który jest ściśle związany z wodą. Kryterium jego występowania jest bardzo konkretne. Potrzebuje on czystej, płynącej wody z wieloma kamieniami, które z niej wystają, ale jednocześnie posiadającej troszeczkę głębsze odcinki do nurkowania. Z tego powodu najczęściej występuje w naszych pasmach górskich. Pluszcz przemierza swój odcinek takiego górskiego strumyka praktycznie przez cały dzień. Tam i z powrotem. Wybiera sobie odcinek od 2 do 3 km długości i na nim żeruje. Co ciekawe, zaraz przy granicy jego odcinka rzeki może zaczynać się kolejny rewir, kolejnego pluszcza. Znam odcinki Wisły, na których pluszcze spotykam dosłownie co chwilę, nawet przez kilkanaście kilometrów. Jeśli zobaczysz pluszcza w takim miejscu, to znajdź sobie pobliski odcinek z kilkoma kamieniami. Na takich właśnie kamieniach, które wystają troszeczkę z wody, pluszcz przysiada sobie, patrolując swój strumień i wpatruje się w taflę wody, aby zanurkować po jakieś skorupiaki albo bezkręgowce. I w ten sposób on przeczesuje regularnie dno rzeki, zawsze w jednym kierunku, do granicy, stop i powrót. Gdy uzna, że w danym miejscu jest sporo jedzenia, to potrafi tam spędzić nawet kilkanaście minut i wtedy można mu porobić zdjęcia. Apeluje sprawnie nurkując. Wyspecjalizował się w tym nurkowaniu jak żaden inny gatunek. Nie moknie, przy tym nie nabiera wody, a pod jej powierzchnią nawiguje dosłownie jak amfibia. Wszystko to za sprawą świetnych mechanizmów, które rozwinął. Aby nie moknąć, tworzy na swoich piórach pokrywę z tłuszczu, który produkuje specjalny gruczoł. Nozdrza również szczelnie zamyka przy pomocy wykształconych skórek w dziobie. A gdy zejdzie pod wodę, potrafi zręcznie i bez wysiłku w zasadzie spacerować po dnie, wbijając w ziemię ostre pazurki i odpychając się dodatkowo skrzydłami od wody. A jak zechce się wynurzyć, po prostu rozluźnia pazury, składa skrzydła wzdłuż ciała i woda wyrzuca go wtedy do góry jak korek. Prąd wody jest im całkowicie niestraszny, do tego stopnia nawet, że potrafią nurkować przez mniejsze wodospady i kaskady, a nawet zakładają pod ich osłoną gniazda. Wspominałem o świetnej izolacji od wody, dzięki łojowi, którym się smaruje. Ta izolacja działa też w zimie i chroni go przed zimnem. Dlatego pluszcze osiadłe można spotkać na żerowiskach dosłownie przez cały rok. Mróz jest im całkowicie niestraszny. I słuchajcie, z tą wiedzą możemy przejść spokojnie do fotografowania pluszcza. Ptak nie jest tak płochliwy jak inne ptaki śpiewające, spokojnie można go obserwować z brzegu, z dalszej odległości. Ale jednak, żeby zrobić porządne zdjęcia z niskiej perspektywy, o której sobie mówiliśmy, trzeba się nakryć siatką i czekać, aż ptak do nas podejdzie. Na szczęście mamy przewagę, bo wiemy, że przemieszcza się cały czas w jednym kierunku po całej rzece. Wystarczy go więc wyprzedzić i zaczekać, aż podejdzie. Wybierzcie sobie dobre tło i obserwujcie. Pluszcz sporo skacze, czasem zanurkuje głębiej niż zwykle i wypłynie w nieoczekiwanym miejscu. To jest świetna okazja dla Was do poćwiczenia refleksu i wykorzystania autofokusa w aparacie maksymalnie do jego granic. Polecam fotografować na czasie nie dłuższym niż 1/500, jeśli macie obiektyw 400, 600 i stabilizację. Pluszcz nawet stojąc w miejscu będzie często podrygiwał na swoich nogach, prawdopodobnie po to, aby omijać wzrokiem refleksy na tafli wody i badać to, co pod powierzchnią. Takie podrygiwanie na dłuższych czasach naświetlania może spowodować rozmycie zdjęcia. Dodatkowe utrudnienie to brak światła, bo koryta takich strumieni są zarośnięte z każdej strony. Rzadko trafi się więc różowe światło przy wschodzie słońca, ale także rzadko trafi się pomarańczowe światło przy zachodzie słońca. Jeśli i wschód, i zachód słońca kryje się za drzewami, to można za to fotografować w miarę komfortowo w środku dnia, co właśnie dzisiaj robiłem. Ale nadal pluszcze, jak wszystkie inne zwierzęta, pozostają aktywne najbardziej w okolicach początkowej i końcowej części dnia. I to by było na tyle. Teraz wiecie o samym pluszczu i o tym, jak go fotografować, dokładnie tyle samo, ile ja.
Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby wyjść, wziąć aparat i zacząć robić przepiękne zdjęcia tego gatunku. A jeżeli ten materiał podobał się Wam, chcecie więcej takich materiałów, zerknijcie sobie z pewnością na to, co już w tej chwili wrzuciłem na kanał i co można sobie na tym kanale odszukać. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego z tego materiału, zachęcam Was do zostawienia lajka, skomentowania i oczywiście do subskrypcji kanału, aby troszeczkę zmotywować mnie do tworzenia dla Was kolejnych materiałów. Dzięki bardzo, powodzenia w fotografowaniu i do zobaczenia. Hej!